Przewodnik już został wypięty z pompy wakuum. Odłączamy go. Następnie patrzymy dziurki. Nie wiem, czy kamera to ujmie. Otworek, ale chyba nie. Ale chodzi o to, że tutaj musi być drożna. Tak samo tutaj, w tych dwóch miejscach. Te otworki muszą być drożne. One są bardzo malutkie. Chyba nie uceluję, żeby była widać drożność. Należy użyć zwykłej igły. Jeśli ktoś nie ma takiej, może być zwykła domowa igła. To już nie robi różnicy. I przepychamy. O, ładnie weszło. Jeden, drugi otworek. No, teraz może będzie widać, albo i nie, chyba nie widać tej igły. Ale po udrożeniu tych dwóch kanalików, które czasami od powietrza, które jak to powietrze nie jest filtrowane w tym przypadku, potrafią się zabrudzić. A to też znacząco wpływa na pracę całego układu podciśnień. I w 80% przypadków po sprawdzeniu i usunięciu nieszczelności auto powinno zacząć znowu prawidłowo pracować. Wiadomo, jeśli nie ma się niczego do wykasowania, sprawdzenia błędów, no to się idzie na chybił trafił. Czyli wiadomo, od najprostszej rzeczy trzeba zacząć. Nie od razu rozbierać pół auta i szukać przyczyny, tylko tego, co jest najprostsze, najłatwiejsze w usunięciu. A jeśli to nie pomoże, to już niestety trzeba sprawdzić błędy. Co jest przyczyną check engine, że się zapalił lub ESP. I jeśli to już sprawdzimy, to już wtedy będzie chociaż ukierunkowanie, gdzie należy dalej szukać. Powodzenia, Błażej.